W żaden sposób nie mam pretensji w stosunku do osoby, która zgłosiła reklamację. Choć czas i moment tego zgłoszenia nie sądzę, aby był przypadkowy. Ja mam świadomość, że mogę być często wybywany w Święciechowie. Bo tak jak wspomniałem, ja nie ukrywam tego, że tam bywam często, bywa, że codziennie. Natomiast brak woli organu aby przesłuchać mnie jako osobę najbardziej zainteresowaną w tej całej sytuacji. Wydanie decyzji o skreśleniu mnie z listy ze stałego rejestru wyborców. Na 2 dni przed wyborami. W sytuacji, w której wiadomo było, że ewentualne odwołanie nastąpi już po wyborach. I oparcie tej decyzji w zasadzie na 2 elementach. Zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego które potwierdza mój adres zamieszkania w Leśnej ulicy Prochowna 27/19 i wywiadu z niektórymi tylko sąsiadami którzy nie mieli i nie mogą mieć pełnej świadomości na temat sytuacji osobistej mojej. Ale którzy potwierdzają, że widują mnie pod tym adresem. Było absolutnie nieuzasadnione wydanie tej decyzji. I pozwalam sobie na swoją ocenę, że miało to tylko i wyłącznie intencją, było tylko i wyłącznie zdyskredytowanie mnie jako konkurenta w wyborach i na radnego, i na prezydenta. W moim odczuciu jest to ewidentne nadużycie mocy.